Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i jak widzicie na ekranach dzisiaj witam was oczywiście w farmingu, po raz kolejny w farmingu was witam, tylko że dzisiaj nie witam was na żadnej serii, nie jest to od biedaka, nie są to sąsiedzi, tylko jest to taki poboczny, luźny odcineczek z mapy Połowa i jak widzieliście, albo bądź jeszcze nie widzieliście, na ModHubie oczywiście ta mapa się ukazała dokładnie wczoraj, także zapraszam oczywiście, zachęcam do pobierania. Ja dzisiaj mam chęć sobie troszeczkę tutaj pograć, chęć mam też również wam pokazać, jak ta mapa wygląda, bo wiem, że część z was jeszcze na pewno tej mapy nie pobrała. Troszeczkę inna sceneria za mną dzisiaj. Może teraz w tym momencie wytłumaczę wam, o co chodzi. Dlaczego z tyłu nie ma czarnego tła, nie ma pianek, tylko jest mój pokój. Siemaneczko mordeczki, ostatnio w jednym z filmów pokazywałem wam wirtualny spacer po stronie Play Your Space. Dzisiaj natomiast chciałbym zrobić taki spacer po swoim pokoju. Co prawda nie pokażę wam tyle mebli, ile wam pokazałem na tamtym filmie, ale chciałbym wam pokazać biureczko Supernova 211, które aktualnie jest w promocji. Promocja trwa do 26 października i biurko nie kosztuje 1049 zł, tylko kosztuje 999. Jak widzicie, biurko mam już rozpakowane, jest aktualnie jeszcze w częściach, ale myślę, że nie potrwa to długo i będzie złożone. Także ja bez zbędnego gadania, słuchajcie, zabieram się do roboty. Dobra, jeśli chodzi o blacik, prezentuje się on naprawdę mega fajnie. Przede wszystkim przez to, że tutaj z przodu biurka oczywiście mamy takie dosyć duże wcięcie. Dzięki temu będziemy mogli dosyć mocno podsunąć się pod biurko. Co za tym idzie, będziemy bliżej monitorów i nasza praca przy komputerze będzie po prostu efektywniejsza. Dzięki temu oczywiście będziemy mieli też tutaj bliższy dostęp do rzeczy, które są położone na biurku. Jeśli chodzi o sam blat, jest on naprawdę mega odporny, słuchajcie, na zarysowania. Już miałem dosyć duży test, bo z dużej wysokości spadł mi śrubokręt i nie ma ani jednej małej ryski. Nawet szczerze wam powiem, nie wiem, w którym to było tutaj miejscu. Myślę, że jest to też dosyć ważna sprawa, warto o tym wspomnieć. Mamy tutaj, słuchajcie, dwie półeczki. Można powiedzieć, że nawet trzy, bo na tej dolnej oczywiście też można sobie coś poukładać. Dla mnie jest to mega ważne, bo gdzieś tam zawsze mi tego miejsca brakowało. Po tamtej stronie półki, po tej stronie oczywiście nie może zabraknąć miejsca na naszą jednostkę centralną. Mega, mega dużo miejsca. To mnie cieszy, bo gdzieś tam ta cyrkulacja powietrza oczywiście jest bardzo, bardzo ważna przy komputerze. Jak chcecie, półeczki dajecie sobie po prawej stronie, albo półeczki dajecie po lewej stronie. Są tutaj oczywiście na te półki otwory, także to już zależy oczywiście od waszych upodobań. Kolejna bardzo ważna sprawa, o której warto wspomnieć, jest to, słuchajcie, podstawka na monitory. Jest ona tak samo długa oczywiście jak całe biurko, więc moje monitory 27-calowe 2 na pewno się tutaj zmieszczą. Wydaje mi się, że miejsca jeszcze na trzeci monitor, na przykład pionowy, do czytania czatu na pewno jeszcze tutaj będzie. Mamy tutaj pod spodem, słuchajcie, zamontowany pasek LED-owy. Coś, czego oczywiście nie mogło zabraknąć, jest to wypust na kable, coś dzięki czemu gdzieś tam ten porządek na naszych stanowiskach gamingowych jest utrzymany. W tym biureczku akurat jest to umiejscowione idealnie na środku blatu. Dobra, część rzeczy na temat biurka już wam powiedziałem. Słuchajcie, teraz biorę się za podłączanie wszystkich swoich urządzeń, bo jestem naprawdę mega ciekawy, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. Dobra ludzie, udało mi się wszystko podłączyć. Jak sami widzicie, wygląda to naprawdę mega, mega kozacko. Celowo podłączyłem jeszcze kierownicę, żeby pokazać wam, ile jest miejsca na tym biurku. Zobaczcie, tutaj mam w tym momencie podłączone wszystkie urządzenia, które używam czy do nagrywania, czy do streamowania, a jeszcze po prawej i po lewej stronie biurka blatu mamy naprawdę mega, mega dużo miejsca. Monitory się zmieściły, oprócz monitorów jeszcze na tej półeczce, słuchajcie, wykorzystałem sobie tą półkę i przykręciłem tutaj swój statyw od mikrofonu. Także wszystko idealnie mi się zmieściło. Co warto jeszcze tutaj o tym biurku dodać, to oczywiście jego największe plusy, czyli wytrzymałość blatu. Tutaj to, że jest odporny na te zarysowania, to już wcześniej wam mówiłem, ale również warto powiedzieć o tym, że rant jest też pokryty specjalnym materiałem, który jest odporny na wszelakie uderzenia, także gdybyście kiedyś uderzyli krzesłem czy czymkolwiek, to nie musicie się przejmować, że od razu się uszkodzi. Fajnego designu tutaj w tym biurku dodaje to oczywiście to, że są te ścięte boki, że nie jest to takie standardowe, proste biurko, tylko te boki jednak są takie niestandardowe. Oczywiście, tak jak wspominałem, biurko ma w standardzie tutaj oświetlenie LED-owe, jest pasek LED-owy,
którym oczywiście możemy sobie zmieniać standardowo kolory, możemy zmieniać mody, może nam przełączać się między kolorami, może nam mrygać, możemy zwiększać sobie prędkość, zmniejszać prędkość, także tutaj oczywiście wszystko, co jest w standardzie paska LED-owego właśnie w tym biurku mamy. Ja zostawię sobie przy czerwonym, bo mi wtedy, wiecie, tutaj fajnie pasuje do mojej podkładki. Mamy jeszcze dodatkowy wypust tutaj schowany właśnie w rogu tej półki na monitory, z tego względu, żeby właśnie nie było widać tego kabla od LED-ów. Biurko jest dosyć masywne i dzięki temu, pomimo że ustawiłem tego sprzętu tutaj naprawdę sporo i troszeczkę on waży, to pomimo tego biurko jest naprawdę mega stabilne, nic się tutaj nie trzęsie, stoi nieruchomo, także to jest też na pewno bardzo duży plus. Mam nadzieję, ludziska, że moje nowe stanowisko wam się podoba, bo mi się podoba i to bardzo, a wy, jeśli chcielibyście sobie zakupić takie biurko, bądź inne biurko, bądź inny mebel od firmy PY Space, wpadajcie na stronkę, oczywiście link podany jest na dole w opisie. I ja wam tylko tutaj przypomnę, że na to biureczko Supernova 211 aktualnie trwa promocja, która potrwa jeszcze do 26 października i za biurko nie zapłacicie 1049 zł, tylko 999. Tyle ode mnie, zapraszam was bardzo serdecznie na dalszą część odcinka. No i dobra, mam nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśniłem sytuację. Jestem w trakcie małych przeróbek na swoim stanowisku, ale oczywiście dzisiaj nie o tym, tylko dzisiaj o mapie Połowa od Leo. Serdeczne pozdrowienia oczywiście dla autora, bo mapka na pierwszy rzut oka, moje pierwsze wrażenie było takie, że naprawdę mega mapa mi się spodobała, także mam nadzieję, że oczywiście przy tej opinii tutaj zostaniemy. Skompletowałem sobie na szybko taki modpack, żeby w ogóle było na czym pograć, żeby tutaj jakieś maszyny na tym gospodarstwie stały, żeby po prostu nie było tak pusto. Jeśli chodzi o gospodarstwa, wydaje mi się, że są dwie gospy na sam początek, grywalne oczywiście. Jest to pierwsza gospodarka właśnie, na której jesteśmy teraz, jest to gospo z chlewem. Fajny budynek, pierwszy raz, słuchajcie, spodobała mi się gospa, na którym stoi tylko jeden budynek gospodarczy, no i oczywiście dom. Mamy tutaj jeden budynek gospodarczy, jest to połączenie stodoły razem z chlewem. Naprawdę mega fajny klimat tutaj to tworzy. To jest, słuchajcie, fajna zajawa. Oczywiście żuraw, że tak mogę to nazwać, żuraw do ładowania obornika, także w końcu nie będzie problemu, jeżeli gdzieś tam będziemy chcieli zacząć sobie serię bez tura, nie będzie problemu z ładowaniem obornika. Fajny smaczek na tej mapie oczywiście, fajnie, że tyle Leo to dodał. I z tego, co widziałem, jest to chyba na jednym i na drugim gospodarstwie, chociaż nie wiem, zaraz sobie pójdziemy sprawdzić. Tak się prezentuje pierwsze gospo, dużo wolnej przestrzeni, dużo wolnego terenu. Tutaj oczywiście szacun, wielki szacun w stronę autora za to ukształtowanie w ogóle całej wioski, bo tutaj, jak sami widzicie, po gospodarstwie też to ukształtowanie jest mega fajne. Budynki stoją na wzniesieniu, tutaj jest jakiś lekki dołek. Sam wiem, że na pewno tutaj dużo pracy z tym na pewno było. No i oczywiście pola wokół gospy to, czyli to, co jest w standardzie, tak? Wokół zawsze gospodarek. No i sama wioska. Wioska picobello, perfecto, według mnie wykonana naprawdę... No perfekcyjnie, tak? No co mogę tu więcej powiedzieć? Szczerze wam powiem, że lepszej wioski chyba do Farminga 22 nie widziałem. Odzorowane? Nie wiem, czy jest odzorowane w 100%. Tutaj wydaje mi się, że tylko autor, czy tam ludzie, którzy mieszkają w tej wiosce, bo oczywiście jest to mapa stworzona z życia realnego, czyli gdzieś tam z wioski Połowa, prawdopodobnie chyba na południu Polski. Nie wiem, czy jest odzorowana 1:1, ale same modele budynków, płotów i wszystkiego innego robią na mnie naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie, także wiem, że na pewno tutaj w tą wioskę było włożone dużo pracy. Tutaj jest oczywiście druga gospodarka, troszeczkę większa, wydaje mi się, niż tamta, też fajnie na takiej górce zrobiona. Wydaje mi się, gospa pod takie, wiecie, 80-100 koni, już troszeczkę większe ciągniki. Ja tutaj można powiedzieć, że już część tych budynków oczywiście znam, bo autora na Facebooku cały czas śledziłem chyba od początku, kiedy zaczął w ogóle cokolwiek na temat tej mapy wrzucać, także mniej więcej już wiedziałem, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało. Fajne jest, słuchajcie, to, że stworzył gospy, które, no po pierwsze, są na pewno odwzorowane z życia realnego, to po pierwsze, a po drugie, są to gospy takie mega niestandardowe, tak, czyli... Nie są to, wiecie, dom, cztery budynki dookoła, czyli tak jak to wygląda na przykład w innych mapach, tylko są to gospodarstwa w ogóle całkiem inne i tworzą one w ogóle tutaj na tej mapie całkiem inny klimat niż na mapach, które aktualnie mamy do Farminga 22. Nie mamy tych dużych map, a tutaj wiadomo, że każdy też czekał, dlatego tym bardziej się cieszę, że ta mapa w końcu wyszła, bo tutaj oczekiwanie na polskie mapy w Farmingu 22 mogę porównać, słuchajcie, do oczekiwania na otwarcie prezentów
na święta Bożego Narodzenia. Naprawdę, bo te mapy wychodzą tak rzadko. Z jednej strony fajnie, bo wtedy dzięki temu mamy możliwość, mamy czas na to, żeby daną mapę całą ograć, a nie wiecie, że pogramy, nie wiem, tydzień i nagle o, po tygodniu wychodzi kolejna mapa i przenosimy oczywiście się od razu na kolejną. Tutaj, no, te przerwy między tymi wydaniami tych map są oczywiście dużo większe, ale no, szczerze wam powiem, że już się nagrałem na poprzednich mapach, tym bardziej się cieszę, że tutaj połowa już wyszła. Na razie, tak jak mówiłem, mówiłem czy nie mówiłem, jak nie mówiłem, to teraz wam to powiem, serii na tej mapie nie planuję. Sorry. Serii na tej mapie nie planuję, z tego względu, że tych serii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo u mnie na kanale i wiem, że nie miałbym po prostu gdzie je wcisnąć, chyba że macie chęć ludziska na serię z singla, to wtedy jak najbardziej możemy tutaj pomyśleć. Jeżeli chcielibyście taką serię, zostawcie kciuka do góry, wtedy oczywiście będę wiedział, że chcielibyście taką serię tutaj właśnie u mnie na kanale z mapy Połowa. Dlaczego biegnę w tą stronę? Biegnę w tą stronę, słuchajcie, z tego względu, że mamy tutaj naprawdę piękny widok. Już sobie u kilku youtuberów oglądałem prezentację tej mapy i każdy ten widok tutaj pokazywał. Ja też wam go pokażę, bo naprawdę mega mi się tutaj to jeziorko podoba. Taka ciekawostka, jest to jedyna woda, prawdopodobnie chyba na całej mapie. No oczywiście nie licząc tutaj rowu, ale jeśli chodzi o zbiornik wodny, jest to prawdopodobnie chyba jedyny na mapie. Tutaj, w tym miejscu jest on położony, jest dosyć duży, zresztą sami to widzicie i chciałbym też się przebiec właśnie tutaj, zobaczyć jak to nad tą wodą wygląda. Oczywiście jakieś tabliczki czy tablice informacyjne, wszystkie takie smaczki, te takie detale, które oczywiście na mapach są potrzebne, również na mapie Połowa są. Jest tutaj prawdopodobnie chyba jakiś domek letniskowy, tak mi się wydaje. No jestem ciekawy, słuchajcie, ubolewam mocno nad tym, że nie wiem jak ta wioska w życiu realnym wygląda, bo wtedy oczywiście wiecie, byłoby naprawdę fajne porównanie, ale tutaj no jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu wokół tej wody, no to jest coś pięknego. No ale oczywiście nie będę tutaj się wiecie ociągał i pokazywał wam, nie wiem, tutaj jakichś terenów nadwodnych, bo jednak bardziej chciałbym się skupić na samej mapie, tak, że na pokazaniu samej mapy, jak wyglądają pola, czyli miejsca, gdzie tego czasu na tej mapie będziemy spędzać najwięcej. Podniosę się, słuchajcie, troszeczkę do góry, nie bez powodu, tylko chciałbym wam pokazać, że roślinności oraz krzaków, dobra, między polami jakieś krzaki są, ale jeśli chodzi o drzewa, no to są naprawdę nieliczne ilości, także zazielenienie terenu jest tutaj na tej mapie naprawdę bardzo, bardzo małe, ale wiem, że są osoby, które lubią takie mapy, wiem, że są też osoby, które lubią na przykład mapy, gdzie tych drzew jest dużo więcej i ja ogólnie, wydaje mi się, śmiało mogę przyznać, że chyba jednak należę do tych osób, gdzie jednak wolę, żeby tego zielonego terenu, czyli tych drzew, krzaków na mapie było więcej, ale tutaj też nie możemy ludziska mieć jakichś wątów do autora, bo podejrzewam, że pola, jak i cały teren wokół pól, czyli drzewa, krzaki, są również odwzorowane z mapy, z miejscowości w życiu realnym, prawdziwym, tak? Czyli po prostu tamtych drzew czy krzaków może nie być i tak Leo chciał też tutaj to zrobić w farmingu. Taka sama sytuacja, słuchajcie, jest tutaj ze sklepem, bo sklep wygląda tak, czyli tego sklepu po prostu tutaj nie ma. Jest teren zielony, taka, można powiedzieć, bardziej łąka. Wydaje mi się, że tutaj też autor zrobił to z tego względu, że po prostu u niego w tej wiosce tego sklepu z maszynami nie ma. Nie chciał czegoś tworzyć na domiar, czyli po prostu dodawać jakichś budynków, których po prostu w życiu realnym u niego nie ma, także wydaje mi się mapa odwzorowana jeden do jednego, także tak prezentuje się sklep. Nie wiem czemu takie nawiązanie do LS-a 11 czy do 9, z tego względu, że wtedy też oczywiście takie tereny były pod sklep zrobione, też niektórzy autorzy map nie dodawali budynków, tylko po prostu dodawało się sklep w wolnym miejscu, placu, gdzie tymi maszynami po prostu można sobie wykręcić. Co dalej? Tutaj chciałem wam, słuchajcie, wspomnieć, do czego mi nawiązuje ta wioska. Nie wiem dlaczego. Grałem, słuchajcie, kiedyś na mapkach Badzia w LS-ie 9 chyba i tak mi się jakoś to skojarzyło, że ta wioska, na pewno w 9 no to nie wyglądało tak mega realistycznie, ale jakoś tak klimatem, nawiązanie, nie wiem dlaczego, kojarzy mi się właśnie z mapą do 9, z mapami. Te mapy się chyba nazywały wtedy New Map, czy jakoś tam. Starsi widzowie na pewno będą kojarzyć, ci co grali 9 na mapach Badzia, to będą sobie kojarzyć. Tak prezentuje się, słuchajcie, cała wioska. Naprawdę, Leo, szacunek, bo lepszej wioski, śmiało mogę powiedzieć, do farminga jeszcze nie widziałem. Naprawdę wykonanie C+.
cacy. To już mówiłem zresztą, ale będę to na pewno wspominał wam jeszcze nie raz. Co dalej? Jeśli chodzi o skupy, mamy, słuchajcie, kilka punktów skupu tutaj we wiosce. Prawdopodobnie z tego co widzę, te skupy, które są we wiosce, to są typowe skupy, czyli jedziemy do jakiegoś Janusza czy do jakiegoś Wieśka sobie sprzedać na gospodarstwo zboże. I tak to też jest właśnie tutaj. Tylko w którym miejscu? Poczekajcie, ja muszę sobie włączyć. Włączyć muszę sobie znaczniki. A, tutaj, dobra, czyli mamy skup w tym miejscu. Musiałem sobie włączyć znacznik, żeby zobaczyć, w którym miejscu w ogóle mamy punkty sprzedaży. Także mamy tutaj jeden skup, całkiem blisko naszej gospy. Chyba najbliżej ze wszystkich skupów. Wtedy dalej mamy sklep, mamy punkt sprzedaży wiór. Jak to wygląda? Aha, punkt sprzedaży wiór to taki jakby mini tartak też u jakiegoś wieśka na gospodarstwie, za gospodarstwem. Tak wygląda punkt skupu wiór i prawdopodobnie chyba też drzewa. Tak jest, to jest wiejski tartak. I to jest, słuchajcie, tu są trzy ikonki. Co to jeszcze będzie? Czy mi się uda to zobaczyć? Aha, okej, czyli jest wiejski tartak jako skup i wiejski tartak jako produkcja, czyli możemy sobie to oczywiście również kupić. Dalej mamy stację benzynową. Stacja benzynowa wygląda tak, że mamy mały dystrybutor i tutaj obok, o fajnie, to jest, słuchajcie, bardzo ładnie zrobione, fajnie, podoba mi się. Tutaj mamy kolejny skup i to jest skup, punkt sprzedaży zboża Uwalcka, słuchajcie, fajnie to wygląda. Tutaj fajnie wymyślony ten zasyp właśnie z tą rurą prowadzącą do silosów. Mega, mega fajny smaczek. Co dalej? To chyba wszystkie skupy z tego co widzę, czyli mamy we wiosce dwa skupy, mamy tartak razem ze sprzedażą wiór i co dalej? Dalej, słuchajcie, wszystkie skupy prawdopodobnie są w jednym miejscu, tak jak to też już widziałem u innych youtuberów, bo sobie oglądałem. Wszystkie inne skupy mamy właśnie w tym miejscu. Z jednej strony fajnie, bo nie musimy nigdzie dalej jeździć, z drugiej strony, wiecie, no fajnie by było od czasu do czasu też pojechać w jakieś inne miejsce, ale dzięki temu... Boże, jakie piękne budynki. Nie, no dobra, nic nie mówię, słuchajcie, takie piękne modele tutaj również. Oprócz tego, że we wiosce są naprawdę zajebiste modele, to jeszcze tutaj nawet na skupach przepięknie to wygląda. Jeśli chodzi o kwestię modeli budynków, to tutaj naprawdę nie można się do niczego przyczepić, bo wygląda to naprawdę pięknie. No i co? Wszystkie skupy, czyli skup kamieni, stacja wapnowania, stacja załadunku gnojówki, handla zwierzętami, skup słomy, stacja benzynowa, punkt sprzedaży produktów, punkt sprzedaży zboża, skup roślin okopowych, piwnica to chyba będzie skup ziemniaków, tak mi się wydaje. Duże pastwisko dla krów, duże pastwisko dla krów? Co? O co tu chodzi? Muszę się tepnąć, zobaczyć. Aha, czyli tutaj jest jakaś... Tutaj, słuchajcie, jest obora. Prawdopodobnie tak jest, to jest obora. Też pierwszy raz w ogóle taką oborę widzę, także na pewno to jest też nowy model. I co oprócz tego jeszcze tutaj mamy silos z muchawą zbożową. A ile ogólnie mamy skupów? Na przykład jak chciałbym sprzedać sobie zboże, no to mamy ten skup u Waldka i skup zboża Zakrzów. Ale poczekajcie, ja muszę tutaj z ciekawości teraz zerknąć, bo przecież mieliśmy we wiosce dwa skupy. Skup zboża u Waldka i jest skup... Skup u Zbigniewa, a skup u Zbigniewa, dobra, czyli skup u Zbigniewa to w ogóle prawdopodobnie będziemy mogli tam sprzedawać na przykład jakieś produkty, czyli mąkę, nie, mąki nie, tego też nie, tego też nie, co my tu, aha, miód możemy, słuchajcie, możemy sobie sprzedać u Zbigniewa, ha, jaka ciekawostka, słuchajcie, miód możemy sobie sprzedać też na stawie staw połowa, czyli staw połowa to prawdopodobnie też jest jako punkt skupu i tam... Czekajcie, prawdopodobnie będziemy mogli coś jeszcze sprzedać, czy tylko miód? Rodzynki możemy, słuchajcie, też tam sprzedawać, także fajnie. Fajnie jest to wymyślone, też tak można powiedzieć bardzo, bardzo niestandardowo, jeśli chodzi tutaj o te punkty skupu. Ale tutaj jak najbardziej plusem jest to, że tych skupów jest dużo. I że są też takie skupy właśnie niestandardowe jak staw połowa. Minusem dla niektórych osób może być to, że no te wszystkie skupy są tutaj skupione, że tak się wyrażę, w jednym miejscu, że są umiejscowione, bardziej to będzie brzmiało, w jednym miejscu. To dla niektórych może być minusem, dla mnie co prawda minusem to nie będzie, bo mi się akurat to mega
podoba. Jeśli chodzi o same pola, w większości wydaje mi się, że są to prostokąty. Są też jakieś tam, wiecie, niestandardowe kształty pól i tych pól jest naprawdę bardzo dużo. Ile ich jest dokładnie, czy jestem w stanie wam powiedzieć? Prawdopodobnie chyba 145, tak, 145 pól. Także gdzieś tam jakby ktoś chciał jakąś pograć sobie, nie wiem, na multiplayer, na dedyku, każdy swoja gospa, no to wiadomo, że tych pól na pewno tutaj wystarczy. Dla nas, gdyby to miała być mapa na serię, to na pewno nam by tych pól też w zupełności wystarczyło. Jeśli chodzi o miedzę na polach, to tutaj ten brak tych drzew na pewno też będzie plusem, jeżeli ktoś lubi łączyć pola, tak jak na przykład ja lubię, bo ja bardzo lubię łączyć pola i tutaj widzę, że możliwość połączenia tych pól będzie, będzie na pewno duża, bo z kilku małych, na przykład zobaczcie, tutaj idzie droga i mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól i wtedy dopiero jest droga, także te pięć pól na przykład można sobie połączyć w jedno duże i to na pewno będzie dla niektórych też plus. Co tutaj stoi? Coś widzę, że coś tutaj stoi, słuchajcie. Czy ten pan coś do nas powie? Chyba nie. Chyba nic nie powie. A co on tu robi, kurna? Jaki zajebisty żuk. Ja pierdzielę, jak to fajnie wygląda. Są też easter eggi, słuchajcie, na tej mapie. Jest tych easter eggów, nie wiem dokładnie ile. Ja już chyba znam dwa easter eggi na tej mapie. Nie będę wam tego pokazywał, bo chciałbym, żebyście sami poszukali tych easter eggów i sami odkryli, gdzie one są. No zobaczcie, jest kilka drzewek. Tutaj mamy jeden krzaczek, tam mamy kilka drzew. I według mnie już ten klimat jest całkiem inny, nie? A w drugą stronę, no też mamy drzewa. Dobra, no też nie można powiedzieć, że tej roślinności na tej mapie nie ma w ogóle, tak? No bo to by było kłamstwo. Gdzieś tam raz na jakiś czas te drzewa się trafią. Ja z ciekawości, słuchajcie, po tym odcinku, jak już ten odcinek nagram, wejdę sobie na Google Maps, na Street View, żeby w ogóle porównać sobie, jak ta wioska tutaj wygląda. Mam nadzieję, że będzie Street View na tej wiosce i porównam sobie, jak to wygląda właśnie w życiu realnym. Jeśli chodzi o samą mapę, czy jest duża? Nie wiem, czy można powiedzieć, czy jest duża. Według mnie wydaje mi się taka średnia pod względem wielkości, ale mówię, tutaj nadrabia tą ilością pól, że jest ich tak dużo i że są też niekształtne pola, że też nie wszystkie pola są, wiecie, no prostokątem czy kwadratem, no bo wtedy to granie by było troszeczkę tutaj nudne. Jeżeli ktoś nie łączy pól, no to też jest bardzo duży wybór, bo są pola małe, typowe pod polską wieś, tak jak na przykład tutaj te kawałki wokół wioski, ale są też duże pola, jakby ktoś chciał sobie zagrać na tej mapie PGR, no to mamy tutaj, nie wiem, szóstkę, trójkę, dwójkę, to są takie naprawdę spore pola, no i oczywiście, tak jak przed chwilą wspomniałem, mamy możliwość tych pól łączenia. Wydaje mi się, że wszystkie chyba najważniejsze tematy tutaj poruszyłem. Przebiegnijmy się, słuchajcie, jeszcze raz po tej wiosce, bo naprawdę, no według mnie, nawet gdyby pola mi się nie podobały, cały teren na tej mapie by się nie podobał, no to tak czy siak wioska tutaj nadrabia wyglądem. Fajne jest to, że też tutaj są dźwięki, słuchajcie, w tej mapie. Też takie nawiązujące, słuchajcie, do poprzednich farmingów, bo jak pamiętacie, czy to w 13, czy w 11, jak się weszło na gospodarstwo, wiecie, non stop pies szczekał, gdzieś tam jakieś skrzypienie było słychać. Tutaj też to jest, gdzieś tam słyszałem dźwięki policji, słyszałem dźwięki. Czy coś słyszałem w tym momencie? Chyba nie. Słyszałem dźwięki, jak się podejdzie na przykład tutaj do tego słupa, no to też jest dźwięk tak jakby, nie wiem, przechodzącego prądu, nie no, świruje, nie można tak tego nazwać, ale jest też dźwięk tutaj właśnie tego urządzenia elektrycznego, także też fajnie, bo no, jakby nie było, im więcej takich rzeczy, tym według mnie na mapie gra się dużo, dużo przyjemniej. Czekajcie, widziałem przed chwilą tutaj gdzieś tabliczkę sołectwo, co tu, no, zobaczcie, jak fajnie. Kupię auto, kupię każdy samochód sprawny, uszkodzony, może nie posiadać opłat, odbiór własny. Proszę bardzo, nawet takie rzeczy są tutaj pododawane. Tutaj co jest? Tu jest prawdopodobnie... czy tu jest warsztat? Tak jest, słuchajcie, tutaj mamy warsztat. Szkoda, że nie jest to oznaczone na mapie, ale nie wiem, czy to może być. Chyba może być, no ale nie, widzę, że nie jest oznaczone na mapie, szkoda z jednej strony, a z drugiej strony w sumie nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Może dlatego też tutaj jest wywieszona ta reklama, że gościu kupuje samochody i potem je remontuje i sprzedaje. No mniejsza o to, nie będę się tutaj zastanawiał. Jestem tylko ciekawy, czy ten warsztat na pewno, czy też w życiu realnym ten warsztat też się tutaj znajduje. Co tutaj mamy? Czy możemy to bramę otworzyć? Nie, tu są oczywiście gospodarstwa statyczne, których jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie,
Zobaczcie, jak czytelne są kartki na, wykonane na tym modelu tablicy sołectwo, nie? Co my tutaj mamy? Obwieszczenie. Krzysztof Konanowicz zostaje nowym sołtysem wsi Połowa, z czego my, jako Rada Gminy, jesteśmy bardzo dumni. Życzymy udanej kadencji. Trzymaj się tam, Krzychu. Pozdrawiamy wraz z całym zarządem. Dobra, co mamy dalej? Lista kandydatów na stanowisko radnego. Hymel Jadwiga, Jarek Ogarek, Majel Suchodolski, Marek Psikuta, Maryla Radowicz, Stanisław Żółtek. Kurde, ja pierdzielę. Krystyna Pawłowicz, Marcin Najman. Staw Połowa zaprasza na oficjalne świętowanie ukończenia projektu odzorowywania wioski Połowa do gry Farming Simulator 22. Cieszymy się niezmiernie, że udało się mapę ukończyć. Staw Połowa o godzinie 23. O, dobra, to dzisiaj o 23 muszę pamiętać, no. Mamy msze święte, a czy my mamy kościół? Teraz tak się zastanawiam. No dobra, mniejsza o to... Nie będziemy się zastanawiali, czy na tej mapie jest kościół. Pewnie jest, skoro jest napisane, że są msze święte. Informacja. Ja jako autor mapy chciałbym uroczyście podziękować wszystkim tym, to jest ważne, słuchajcie tego, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego moda. Jestem bardzo wdzięczny chłopakom, którzy nauczyli mnie wiele, ale również i tym osobom, na których błędach się uczyłem. Wszystkim tym, którzy mentalnie wspierali, wspierali również moderami, teksturami, poradnikami, patentami. Serdeczne dzięki. Tutaj warto to przeczytać, bo oczywiście tym osobom, które na pewno wiedzą, kim są, tak? No na pewno jak tutaj Leo pisał, no to wiadomo do kogo, w jakich osób. Te osoby o tym wiedzą. Nie wymienił tutaj specjalnie pewnie tych osób, ale te osoby o tym wiedzą. Także serdecznie dziękujemy również wam za pomoc. Zbiory truskawek, ok, to już nieważne. Mamy sprzedam Wektrę, rok 2001. No i to w sumie chyba wszystko z informacji parafialnych, tak mi się wydaje. Fajne jest to, że tutaj to dodał. Też nie wiem, czy można to nazwać easter eggiem, raczej chyba nie, ale taka tablica, co tu jest? Tartak, wjazd obok, połowa 7, zielona brama. Dobra, gdzie jest zielona brama? Zielona brama jest, słuchajcie, tutaj, tak? To jest zielona brama? Nie, a tu mamy, słuchajcie, tu mamy wjazd obok. I tutaj zielona brama, tędy wjeżdżamy na tartak. No jest naprawdę, jeśli chodzi o wioskę, no to no nie można się do niczego przyczepić. Wszystko jest wykonane w 100% perfekcyjnie, no. Jaram się mega tą wioską, ale no tutaj mówię, już po samych zdjęciach u Leo na Facebooku po prostu było widać, że ta wioska będzie wyglądała przepięknie. Nie jest za duża, jest taka, można powiedzieć, idealna pod taką polską wieś. Fajnie by było tutaj na pewno też zrobić jakąś serię, nagrać jakieś odcinki na dwie gospy, bo takich sąsiadów, czy coś ten desen, no oczywiście sąsiadów aktualnie mamy na Zdziechowie. Ja myślę, że jeśli chodzi o mój kanał, tutaj na tą chwilę seria singla jak najbardziej. Tak jak oczywiście mówiłem, przypominam, jeżeli chcecie taką serię, zostawcie łapeczkę w górę. Wydaje mi się, że chyba to, co najważniejsze, raczej tutaj pokazałem. Mamy, słuchajcie, też jest tutaj, podejrzewam, jeśli chodzi o malowanie, mamy dosyć spory wybór tekstur. Nie są to tylko tekstury standardowe, które daje nam tutaj Giants, tylko też tutaj są pododawane różne inne tekstury malowania podłoża. Jeśli chodzi o drzewa, tutaj no akurat to są drzewa z modyfikacji, ale jeśli chodzi o rośliny, krzaki czy krzewy, to też tutaj jest połowa mod, też tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest wybór, także jeśli ktoś będzie chciał gdzieś tam sobie... A, dobra, stójcie, drzewa też oczywiście są z mapy. Także tutaj Leo wydaje mi się pomyślał o tym, że na pewno trafi się taka grupa osób, która gdzieś tam będzie chciała sobie pododawać troszeczkę więcej tej roślinności na tej mapie. No to oczywiście tutaj mamy naprawdę bardzo duży wybór i drzewów, i krzaków, i krzewów. Także jeżeli wam ta pustka na tych polach gdzieś tam przeszkadza, no to jak najbardziej możecie sobie tą roślinność dodać. Słuchajcie, oprócz biegania po mapie, ja chciałbym oczywiście dzisiaj sobie troszeczkę też w polu tutaj coś porobić, tylko muszę przede wszystkim ściszyć troszkę dźwięki, bo wydaje mi się, że jednak będzie chyba trochę tutaj nam za głośno. Tak jest, na 100% to jednak chyba trochę wydaje mi się za dużo. Więc ciszymy sobie tak, żeby było mnie dosyć dobrze słychać. Co chciałbym porobić? Chciałbym, słuchajcie, sobie poprasować. Taka rzecz na polskiej wsi, która naprawdę mega zawsze mi się podobała. Zresztą ten zestaw 60 tutaj z tą prasą będzie wyglądał naprawdę mega, mega fajnie. Chciałem gdzieś tam sobie jeszcze pokosić bizonem, ale wiem, że nie jestem w stanie tego wszystkiego dzisiaj porobić, bo też nie chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś super długi. Przede wszystkim chciałem tutaj tą mapę wam pokazać, pozwiedzać sobie. W sumie wiecie co, zanim sobie wyjedziemy, bo tak na szybko, na
szybko tutaj przeleciałem te skupy tutaj, a zapomniałem wam pokazać, jak one dokładnie wyglądają. Powiedziałem tylko, że bardzo mi się podobają modele. Tutaj na przykład mamy punkt skupu ziemniaków, buraków. Tutaj mamy prawdopodobnie punkt skupu zbóż, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, to jest ten zakrzów dokładnie. Mamy tutaj też mały kurnik. Zastanawia mnie tylko to, dlaczego tutaj jest kurnik i obora. Czyżby tutaj jest przygotowane pod jakiś PGR? Duże pastwisko dla krów, nie mam pojęcia. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda ta piwnica. Aha, piwnica jest standardowa, czyli taka malutka. Co mamy tutaj jeszcze? Tak, mamy handlarza zwierzętami. Handlarz zwierzętami jest w tym miejscu i wygląda tak. No naprawdę tutaj, jeśli chodzi o te modele, będę się powtarzał, czy na wiosce, czy na skupach, czy obojętnie gdzie, są naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykonane. Dobra, co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze, słuchajcie, stację benzynową. Stacja benzynowa prawdopodobnie, a nie, jest inna. Jest inna niż we wiosce. We wiosce jest mniejsza niż tutaj. Tutaj mamy taką dużą beczkę. Co jest jeszcze? Skup roślin okopowych to widzieliśmy. Punkt sprzedaży produktów tutaj jest oczywiście obok. Także te wszystkie skupy, można powiedzieć, są praktycznie w jednym miejscu. Skup kamieni i skup wapnowania. Sklep, nie skup, boże, co ja gadam, stacja wapnowania. To jest też taka miejscówka, oczywiście hałda kamieni, hałda wapna, także też można powiedzieć w standardzie, nie? Dobra, teraz już chyba pokazałem wszystko, co jest na mapie, bo tych easter eggów, tak jak mówiłem, no nie chciałbym wam tutaj pokazywać. Także zasiadamy sobie do 60 i jedziemy sobie, słuchajcie, troszeczkę tutaj jeszcze poprasować. Pole mam skoszone, przygotowane, także przejedziemy sobie się teraz 60 właśnie przez wieś Połowa. W końcu, pierwszy raz będę jechał tutaj czymkolwiek przez tą wioskę. Także teraz zobaczcie, nawet gdyby ten ruch uliczny był tutaj na tej wiosce, to jadąc 60-ką, wydaje mi się, że bez problemu byśmy się zmieścili. Co innego, gdybyśmy jechali na przykład bizonem z headerem, tak jak też to mówiłem na początku, no to mógłby być problem gdzieś tam, tak? Bo tego ruchu ulicznego nie ma tutaj na wiosce. Ruch uliczny, słuchajcie, jest tylko i wyłącznie na głównej drodze. Zaraz w sumie, jak dojedziemy na pole, to pójdziemy sobie na tą główną drogę zobaczyć w ogóle, jak ona jest długa, bo ona prawdopodobnie nie idzie przez całą wioskę, tylko ona idzie przez jakiś obręb mapy i to prawdopodobnie jest dosyć krótki obręb. Tak, lewy dolny róg to jest główna droga. Tak to poza tym mamy tutaj kawałek asfaltu właśnie przez wioskę i oprócz tego przez całą mapę również idą polne drogi, tak? Więc tego głównego asfaltu to będzie prawdopodobnie jakaś, nie wiem, droga krajowa czy tam wojewódzka. No to tego głównego asfaltu na tej mapie dużo tutaj nie mamy. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony może nie. Zależy, jak kto lubi. Ja akurat wolę, jak na przykład są takie drogi, jak mamy tutaj, niż jak są, wiecie, jakieś duże, szerokie asfalty, bo według mnie na farmingu to za dobrze nie wygląda. W sumie nawet dojedziemy praktycznie do samego skrzyżowania, gdzie droga, którą jedziemy teraz, czyli podejrzewam droga gminna, łączy się z główną drogą wojewódzką tudzież krajową. I tutaj mam właśnie sobie przygotowane pole. Tutaj chciałbym sobie poprasować. To pole w standardzie było łąką, ale powiem wam, że naprawdę mega mi podpasowało i stwierdziłem, że muszę sobie je przerobić na pole ze zbożem. Skosiłem sobie je i zostawiłem sobie prasowanie właśnie na odcinek. I tak wygląda, słuchajcie, główna droga. Z jednej strony tak patrzę, czy ona jest szersza niż ta droga? Wydaje mi się, że chyba nie. Spodziewałem się tutaj dużo szerszej drogi, ale wydaje mi się, że to jest chyba raczej to samo co tutaj. Więc według mnie śmiało ten ruch drogowy mógłby być tutaj wprowadzony też tutaj, żeby przez tą wioskę, żeby po prostu nie było tak, wiecie, że wioska umarła, nikt nie chodzi, nikt nie jeździ. To śmiało ten ruch drogowy mógłby przez tą wioskę też iść. Tutaj sobie autka jeżdżą, ja sobie tylko podejdę jeszcze na ten przystanek, słuchajcie, bo widzę, że jest on też bardzo fajnie zrobiony i mamy tak. Mamy wybory 2022 i jest radny w gminie Polska Cerekiew. No tak, głosuj na Pawła Zduniaka. No pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Czego trąbisz, baranie, hopie? Mamy fajny mostek, tutaj oczywiście idzie rów, w którym
nie płynie woda, co prawda, ale po jakichś, wiecie, ulewnych deszczach może ta woda, ten rów się tutaj wodą zapełni. No i zobaczcie, jak pięknie wygląda, jest kilka drzewek przy drodze głównej, naprawdę bardzo fajnie to tutaj wygląda. Na tych polach, jeżeli będę miał grać tutaj na tej mapie, to na tych polach na pewno też tutaj dużo czasu sobie spędzimy. Dobra, bo 28 minut już pierdzielę wam o mapie, może weźmy się w końcu za robotę. Podczepmy sobie wałek, podczepmy sobie kable, niech kable były podczepione. No i poprasujmy sobie trochę tutaj, żeby nie było, że na mapie nic nie porobiłem. Chciałbym, słuchajcie, kilka takich luźnych odcinków sobie z tej mapy nagrać. Nie chciałbym, żeby to od razu, wiecie, była seria typowo, że tutaj na tej mapie będę robił serię. Może też uda się na przykład, żeby pograć, słuchajcie, na live'ach na przykład, żeby sobie tą mapę tutaj potestować, posprawdzać w ogóle co tutaj, jak i gdzie. Bo wiecie, no na odcinku to 30 minut mogę poświęcić na to, żeby sobie mapy sprawdzić, zobaczyć jak tutaj wszystko wygląda. No ale z drugiej strony jest to troszeczkę za mało czasu, żeby całą mapę przetestować i wyrazić swoją jakąś opinię na dany temat. Co mogę śmiało powiedzieć? No pierwsze wrażenie, mapa na mnie zrobiła naprawdę bardzo duże, bo no nie ukrywam, że mega mi się spodobała. Gdzieś tam jak pierwsze co wszedłem, to byłem troszeczkę negatywnie nastawiony na to właśnie, że jest tak dużo wolnej, pustej przestrzeni wokół pól. Ale jak sobie tak pobiegałem, to na tych moich kolorach, jak się doda lekką mgłę, to naprawdę wygląda mega fajnie. Gdzieś tam z tego co słyszałem był jakiś problem ze zwierzętami, bo też sam autor pisał na swoim fanpage'u chyba, czy gdzieś tam pisał, że jest problem ze zwierzętami, że zwierzęta chyba nie do końca działają. Giantsi co prawda się tego chyba nie dopatrzyli i puścili mapę na modhuba, ale wiem, że to zaraz będzie jakiś update i mapa będzie od razu poprawiona, także też tym się nie ma co za bardzo przejmować. Wiem, że tutaj jeśli miałbym zrobić serię singla, to całkiem fajnie by to na pewno nam to wyszło. Dlatego łapkujcie ludziska, zostawcie jak najwięcej łapek pod tym odcinkiem, bo liczę na to, że tych łapek będzie dużo i że taką serię na przykład singla chcielibyście tutaj, nawet gdyby ten odcinek miał wychodzić na przykład na, nie wiem, raz na tydzień, to pomimo tego wydaje mi się, że dałoby nam to no, możliwość przetestowania tej mapy, tak? Więc jak najbardziej jestem za tym, żeby tą serię tutaj sobie właśnie na tej mapce zrobić. Co poza tym, no oczywiście, tak jak mówiłem, na live'ach z wielką chęcią sobie na tej mapce też pogram. Co prawda może jeszcze nie teraz, chociaż tak się zastanawiam, czy nie zrobić, słuchajcie, tej mapy na live z moderatorami. Właśnie na dedyka sobie jej nie wgrać, żeby sobie tutaj grać z moderatorami. Na przykład też typowo polskim sprzętem, ale na przykład w kilka osób, żeby też, wiecie, nie było aż tak nudno. A co do jeszcze tej serii singla, cieszyłbym się, że gdybyście chcieli taką serię, bo dawno nie miałem. W 22 chyba serii singla nie było. Więc tutaj jak najbardziej jestem za tym, żeby taką seryjkę zrobić. Może raz na jakiś czas udałoby się, żeby Aga do mnie wpada, bo też pytacie, kiedy rodzinny interes, kiedy ta seria powróci. No ciężko jest nam się zgrać z nagrywaniem, bo wiadomo, mała jest, więc trzeba też jej troszeczkę czasu poświęcać. Ale może raz na tydzień, raz na tydzień czy dwa razy na tydzień udałoby się, żeby Aga ze mną tutaj na tej serii pograła. I na przykład wtedy byłaby to seria singla, ale dodatkowo od czasu do czasu na odcinek do mnie by wpadała Agnieszka. Jeszcze tutaj słuchajcie na sam koniec, bo wydaje mi się, że o mapie już w większości wszystko to, co chciałem wam powiedziałem. Możecie oczywiście w komentarzach jak najbardziej wyrazić swoją opinię, bo też jestem ciekawy, co tutaj na temat mapy połowa sądzicie. Wydaje mi się, że w większości będą to pozytywne opinie, ale jestem ciekawy, czy macie jakieś uwagi, jakieś spostrzeżenia do tej mapy, bo ja ogólnie jeśli chodzi o to, na pierwszy rzut oka minusów w tej mapie nie widzę. Na początku minusem dla mnie było brak tej roślinności, ale teraz mi już przeszło i nie jest to dla mnie ani minus, ani plus. Więc jestem taki neutralny na to. Ale wy możecie dać znać, czy jakieś minusy w tej mapie widzicie, bo ja aktualnie na pierwszy rzut oka żadnych minusów nie widzę. Mówię, dla niektórych może być minusem brak tego sklepu, brak budynku na sklepie. Czy minusem może być to, że te skupy są praktycznie wszystkie w jednym miejscu. Dla mnie, szczerze wam powiem, że jak najbardziej spoko. Jeżeli autor miał taki zamysł, żeby odwzorować tą mapę 1:1 z reala, to jak najbardziej jestem za tym, żeby tych budynków na sklepie, czy żeby te skupy były w jednym miejscu, jestem jak najbardziej za. Wydaje mi się, że o mapie już wam wszystko powiedziałem. Teraz jeszcze chciałbym na sam koniec odcinka powiedzieć troszeczkę o moim stanowisku. Co w ogóle tutaj zmieniam? Co będzie nowego u mnie?
Czemu dalej nie ma, słuchajcie, filmu z stanowiska, bo obiecałem wam przecież oczywiście pokazanie mojego stanowiska, czyli taki vlog z pokazania stanowiska mojego do nagrywania. Czemu tego jeszcze nie było? Nie było tego dlatego, słuchajcie, ale to zrymowałem, bo cały czas chciałem gdzieś tam, wiecie, zmodyfikować swoje stanowisko, to nie było jeszcze w 100% to, co chciałem, żeby tutaj było. I cały czas jestem w trakcie jeszcze tutaj dodawania nowych rzeczy. Na samym początku odcinka widzieliście, że przyszło do mnie nowe biurko właśnie od firmy Play Your Space. I oczywiście jeszcze wam przypominam, zachęcam was jak najbardziej do wchodzenia w link podany w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiego biurka. I przypomnę jeszcze raz, jest oczywiście promocja na to biureczko z 1049, jest przecenione do 999 i ta promocja, słuchajcie, trwa do 26 października. Takie biurko sobie sprawiłem i teraz w tym momencie mam dwa biurka. Zrobiłem sobie, słuchajcie, taki narożnik. Przed sobą mam nowe biurko, po lewej stronie jest moje stare biurko, przy którym będzie drugie stanowisko oczywiście do grania. I dzięki temu troszeczkę więcej miejsca będę tutaj miał, bo miałem dużo pustej przestrzeni w tym pokoju, niewykorzystanej. Biurko stało na środku, co za tym szło? Tego miejsca było bardzo mało, a teraz jak biurka są ustawione przy ścianie, no to na środku pokoju mam naprawdę tego miejsca bardzo, bardzo dużo. Cały czas jestem w trakcie modernizacji tego stanowiska, więc jak już wszystko ukończę w 100%, to wtedy na pewno wam tutaj ten filmik z tego swojego stanowiska będę chciał nagrać, żebyście też zobaczyli, jak to wszystko tutaj u mnie wygląda, jaki mam sprzęt itp. itd. I wtedy też na pewno będzie unboxing, bo do końca października chciałbym to nagrać i zrobić też ten unboxing, bo troszeczkę nowego sprzętu do mnie przyjedzie. Także też będę chciał wam pokazać, co nowego, jakie nowinki będą u mnie na stanowisku do nagrywania. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze troszeczkę sobie dzisiaj popracowaliśmy, porobiliśmy sobie, także mam nadzieję, że taki krótki, bo krótki, ale zwięzły odcinek na temat tej mapy, mam nadzieję, że wam się spodobał. No wiadomo, gdybym chciał pokazać wam całą mapę, oblecieć wszystko dookoła, no to wiadomo, że godzina to by było raczej mało. Pokazałem te najważniejsze rzeczy, które tutaj na tej mapie są. Jeszcze raz, w tym momencie wielki szacun dla autora, bo to się oczywiście mu należy. Jeżeli nie zapomnę, podlinkuję wam również jego Facebooka w opisie, żebyście mogli sobie też wejść do niego na fejsa, na fanpage'a i jego fanpage'a jak najbardziej polajkować. Mapa dla mnie jak najbardziej na plus. Oceniać jej oczywiście nie będę, ocenię ją dopiero wtedy, kiedy już na tej mapce sobie pogram więcej. Wtedy, kiedy ewentualnie jakieś błędy wyjdą podczas grania. Także spodziewajcie się, jeżeli będzie dużo łapek, jakiegoś kolejnego odcinka z tej mapy. I jeśli będziecie chcieli, to jak najbardziej na live'ach sobie na tej mapce też pogramy. Zostawiajcie łapeczki w górę, przypominam oczywiście linki do strony Play Your Space macie w opisie, tamże, także jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, tam wpadajcie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!